Pierwszy trening namówił mnie kolega. Z tym, że wiadomo, wcześniej z braćmi kopali się na podwórku, jak to zazwyczaj bywało. Ale tak jak mówię, pierwszy trening z kolegą zaprowadził mnie. Spodobało się i tak zacząłem. Pamiętasz pierwszego trenera, który wziął cię w obroty? Tak, był to trener Jarosław Grzesło. On nauczył mnie, że tak powiem, podstaw. I u niego ta przygoda się zaczęła. Kiedy po raz pierwszy poczułeś ten moment, że możesz być piłkarzem o nieco większych walorach sportowych niż ci twoi koledzy z drużyny? Czy w wieku 16 lat, jak zagrałeś w rozgrywkach drugiej ligi, czy może nieco wcześniej? To znaczy przede wszystkim cały czas staram się to traktować jako moją pasję, bo to jest chyba najważniejsze. Wiadomo, udaje się uprawiać tą piłkę zawodową, ale tak jak mówię, przede wszystkim sama gra sprawia mi najbardziej przyjemność. Jesteś stałym, etatowym członkiem kadry narodowej, grywasz w reprezentacji na trochę innej pozycji niż w klubie. Czujesz ten dyskomfort? Tutaj troszeczkę te zmiany są odczuwalne, wiadomo, obrona, pomoc, aczkolwiek nie robi mi to zbyt dużej różnicy. Mogę zagrać zarówno w obronie, jak i w pomocy. Wędrowałeś od prawego obrońcy, teraz skończywszy na defensywnym pomocniku. Czy ta pozycja na boisku tutaj w Pogoni Szczecin jest dla ciebie optymalna? Całe, że tak powiem, życie grywałem w środku pomocy, dlatego czuję się troszkę lepiej niż na obronie, aczkolwiek tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli jest konieczność wystąpienia na obronie, nie widzę przeszkód. Jesteś młodzieżowcem, grasz tutaj niejako z przymusu. Czujesz się na siłach, aby już w wieku niemłodzieżowca spróbować walczyć o miejsce w podstawowej 11 Pogoni Szczecin? No myślę, że jest to taka ambicja każdego z nas, bo tu trenujemy, pracujemy ciężko na każdym treningu, żeby to miejsce w 11 należało się właśnie nam, dlatego jak najbardziej po to trenuję, gram, żeby grać w podstawowym składzie. Wychowałeś się w Chemiku Police. Pogoń Szczecin wydaje się być miejscem naturalnym, a więc jesteś człowiekiem z regionu. Jak twoi znajomi, koledzy z boiska, jak i sąsiedzi odbierają twoją grę tutaj w Szczecinie? No na pewno jest to dla nas, zarówno dla mnie, jak i dla nich fajna sprawa. Mają tutaj możliwość obejrzenia mojego każdego meczu na stadion z Polic. Nie mamy daleko, więc jest to na pewno dobra, fajna rzecz. Każdy zawodnik ma swojego piłkarza, na którym lubi się wzorować. Masz też takiego grającego w ligach europejskich, którego mógłbyś naśladować, którego chciałbyś naśladować? To znaczy moim ulubionym zawodnikiem zawsze był Thierry Henry. Może nie, że tak powiem, moja pozycja, aczkolwiek zawsze podobała mi się jego gra. Uważam, że jest to jeden z najlepszych napastników, jakich kiedykolwiek widziałem w grze. Jeśli chodzi o moją pozycję defensywnego pomocnika, to tutaj na ten moment myślę, że jest kilku takich bardzo dobrych zawodników. Mój ulubiony w tej chwili już może też odchodzi, że tak powiem, ale jest to Gennaro Gattuso. Twoje marzenia sportowe, masz takie? Patrzeć przez pryzmat moich jakichś tam ambicji, wiadomo, każdy chyba od mojego marzy, żeby zagrać w reprezentacji, więc to jest mój cel na przyszłość.